sposób. Występuję tutaj w celu właściwie jednym, interesie własnym. Jestem zainteresowana głęboko niewycinaniem drzew na posesji numer 229-228. Jest to park drogowskazu i jest to działka nazwana jako droga gminna i jest to pas drogowy. Pas drogowy. Troszeczkę jestem tym, przyznam szczerze, zbulwersowana, bo dowiedziawszy się o terminie wycinki tych drzew, który ma nastąpić do kwajetów noworocznych, więc to jest czas wycinki, gdzie drzewa opuszczają liście i tracą swoją zdolność życiową, są uśpione, można je ciąć. Postanowiłam się zapoznać bliżej, jak to wygląda od strony papierów, bo jeżeli decyzja została wydana na podstawie wniosku sformułowanego w ten sposób, że stanowią one zagrożenie dla ruchu drogowego, to moje pytanie zasadnicze, jaki ruch drogowy? Gdzie ruch drogowy? Ruch drogowy moim zdaniem odbywa się na ulicy Sikorskiego. Ruch drogowy. Tam są posesje i mieszkańcy nie życzą sobie niczego innego ponad możliwością dojazdu do posesji. Dojazdu do posesji, który jest. Jest to droga zwyczajowa, utwardzona. Dojazd do posesji jest. Osoby, które nie mają od tyłu dojazdu do posesji, mają go od zawsze od strony ulicy Sikorskiego. Działania inwestycyjne zostały podjęte. Nie wiem, bo zwyczajowo to jeżeli sąsiad się buduje, to następny dostaje informację, że będzie budował się, tak? Inwestycje są prowadzone. My jako sąsiedzi bezpośredni tych działek nie dostaliśmy takich informacji, że będzie budowane boisko, że będą wstawiane lampy. My chcielibyśmy o tym wiedzieć. My chcielibyśmy być o tym poinformowani, żeby się do tego stosunkować. Lampy zostały postawione w części działki numer 229 i 228, czyli to, co Państwo widzą na stanie faktycznym, to nie jest trasa, ja mówię, dukt spacerowy, jako trasa dojazdowa, bo ja nigdy nie wypowiem tego, że to jest trasa zagrażająca ruchowi drogowemu. Tam nie ma prawa powstać ruch drogowy z racji tego, że jest to teren wypoczynkowy. Nie wiem, kogo zbawi 10 metrów skrócenie drogi od Moniuszki, żeby wylecieć na, przy żłobku. Nie wiem, kogo zbawi. Chciałam przedstawić jeszcze przy okazji mieszkańców, którzy nie mogą przyjść, a chciałabym ich zareprezentować. W pasie tych drzew mieszczą się liczne gniazda sujek, rodziny sujek. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, jak wyglądają sujki. Są to ptaszki większe, mniejsze od gołębia, z pięknymi, błękitnymi brzuszkami. To jest zwierzątko zjawiskowe. Tam grasują szpaki, tam gniazdują wróble, tam gniazduje kowalik.
strąki w jasieninach na wysokości 1,60 m są gniazda. Tam te stwory czują się bezpiecznie. Tam nikt im nie przeszkadza. Ja sobie nie wyobrażam wycięcia tych krzaków, tych drzew, żeby to przestało istnieć. Trójkąt od pięciu działek, moja środkowa, jest notoryczną trasą trzech gacków. Trzech gacków. Nie wiem, gdzie śpi, ale grasuje. Tam jest mnóstwo ptactwa. Sejmiki ptasie, wyjadanie owoców, to są po prostu chwilowe zjawiska, które umykają mieszkańcom, którzy niestety nie mają przyjemności patrzenia na to. Następnymi moimi sąsiadami, którzy się tutaj nie zjawią, bo się nie zjawią, są jeże, są zaskrońce, nie wiem, czy mają jakąś inną trasę sobie obrać spacerową. Jak znikną, to znikną. Nikt się o nich nie upomnie, bo nikt ich nie widzi. Nikt ich nie wita. Nikt ich nie wita. Nikt nie wyłącza kosiarki, kosząc plac, bo idzie po ropucha. Lezie, bo ma jedną rogę. Ona ma imię. Rozwalicha. Więc ją przedstawiam. Mam rozwalichę. Mieszka na działce numer 228. 228. W krzakach, w burzanie róż, który został usunięty już przy okazji kładzenia kabla, było stanowisko, ja to nazywałam tygrysem. To było stanowisko pająka, który ma żółto-czarne ubarwienie. Mam nadzieję, że w ramach swojego zasiedlenia w dobrej wierze wszedł się również na krzewy i kusturu, które ocalały. To po prostu, jak się brzydzę stworem, gatunkiem, tak podziwiałam godzinami, jak kosztownie wije swoją sieć, jak kosztownie zwija liście, żeby stworzyć salony do złożenia jaj. To są rzeczy, o których dzieci w szkole robią konkursy, magiczne światy, tere kuku, rodzina, gmina, kraj. Pod hasłami można wiele umieścić. Ja oczywiście złożę w kwestii pisemu te rzeczy, które przedłożyłam Państwu i po prostu głośno i wyraźnie mówię, nie zgadzam się. Nie zgadzam się na takie działania. O wycinkę tych drzew wystąpiono dwukrotnie. Pierwsza wycinka została odstąpiona, druga wycinka jest obecna, tak? Z terminem, jak wspomniałam, do Sylwestra. Nadmienię o drzewach, co jeszcze. Jest tam stanowisko również czterech orzechów włoskich. Moja prywata. Wsadziłam je. Te orzechy mają imiona. Może Państwa to nie obchodzić, ale mnie to obchodzi. Jest to z względem urodzenia Michał, Rafał, Agata i Natalia. Swego czasu były bardzo ostro łamane. Postanowiłam więc oddać te orzechy pod opiekę przedszkolaków.
z racji górki Koziołka Matołka, bo mają, mieli przynajmniej taką wiedzę, opiekę nad tym terenem. I proszę Państwa, dzieci podlewały te drzewka symbolicznie oczywiście. Potem zamykano, bo oczywiście rodzice też troszeczkę protestowali, bo się uwaliły przy okazji. Ale to są orzechy obecnie rodzące. Tam dzieci przechodząc do albo ze szkoły częstują się tymi orzechami. I postanowiłam sobie, patrząc jak jednego dnia sprawnie, szybciutko i bez hałasu została usunięta śliwa z placu, który praktycznie był zachłyśnięty postacią tego drzewa, bo to była śliwa, która obwieszczała wiosnę. I postanowiłam, że to będzie ostatnie drzewo, które zostanie wycięte w milczeniu. Ja może powinnam prosić, ale właściwie nie chcę prosić. Ja żądam, żeby drzewa zostały w tym pasie, jaki jest. Droga dojazdowa do posesji jako plac, jako duchy pieszojezdny istniał, wytyczony zwyczajowo, tak jak jest na chwilę obecną, bo nawet do tej drogi, do nazwy tej drogi nie ma planów. Nie ma planów. Ja bardzo dziękuję. I dziękuję za głos. Dziękuję Pani Burmistrz. Mam nadzieję też, przepraszam, że przerwę, że mój głos nie jest ostatnim głosem, jaki mógł zabrać mieszkaniec Witnicy. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czy chciałby Pan się odnieść do prośby wniosku Pani Kalisza? Tutaj Pani. Myślę, że to są wolne wnioski i tutaj nie przysługuje w tym momencie odpowiedź. W tej chwili, w której tutaj jesteśmy, musieliśmy przemyśleć, bo tyle argumentów padło, tyle przemyśleń ciekawych, że myślę, że to sztab urzędniczy musiałby tutaj przemyśleć te rzeczy. Oczywiście nie żądam odpowiedzi, tylko pani Kaliszan powiedziała, prosiła o odpowiedź teraz na miejscu, więc pomyślałam, że burmistrz chciałby udzielić, ale oczywiście pani Nina będzie miała odpowiedź, rozumiem, później.